Włączyło się. Dzień dobry, witam Mariolę, witam Darka, a spotkanie mamy dla Marioli. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubimy te oficjalne powitania, prawda? Ale potem tak fajnie to na nagraniu wygląda. Tak. Dobrze? No fajnie. Mariolu, to jak? Opowiesz troszeczkę o sobie, o swoich punktach? A z takimi problemami przyziemnymi radzę sobie nieźle. Może za dużo jest we mnie niecierpliwości, może za dużo złości i gniewu niekiedy, ale to kwestia, jeżeli ingeruje ktoś w moje życie. Potrafię zablokować numer telefonu lub po prostu nie odzywam się. A nie potrafię się wyciszyć. O medytacji nie ma mowy. Zajrzeć w głąb siebie nie potrafię, bardziej czuję niż widzę. A większość moich problemów dotyczy zdrowia. Są to problemy zdrowotne, z którymi nie mogę sobie poradzić. I bardzo proszę o przeskierowanie mojego ciała. Pierwszy punkt, kręgosłup. Mam za sobą już dwie operacje, odcinek szyjny, ale doskwiera mi również cały kręgosłup. Czuję, jakbym miała pas uciskowy, a w okolicy kręgosłupa lędźwiowego, który się otwiera i zamyka. A drugi problem to są moje mięśnie. A mięśnie naprężają się, drżą i można to porównać do elektrowstrząsów. Mam zimne stopy i ręce, lewą stopę spuchniętą. Następny punkt to podbrzusze, które przypomina laboratorium. Są różne odgłosy, tak jakby próbówki pękały. A w podbrzuszu mam cysty na jajnikach, jest lekka przepuklina, są cysty i pęcherzyki powietrza na dolnych płatach płuc. I następny punkt to jest moja krew i anomalia. Jest to hemoglobina za niska, czyli anemia, a od roku czasu mam hemoglobinę za wysoko. Nie jem mięsa, w ogóle bardzo mało jem. Jeżeli jem mięso, to jem białe. Mam podwyższony cholesterol, tłuszcze, trójgliceryby. Mam krew w moczu, kruche naczynia krwionośne. Testów przeszłam dziesiątki i powinnam już promieniować tymi promieniami rentgena. A nic nie wykazują. Następna anomalia to moje oczy, a bardziej doskwiera mi lewe oko. Okulista twierdzi, że gorszy wzrok ma w prawym. Mam problem z zaśnięciem. No oczywiście śpię bardzo krótko, przeszkadzają mi w tym nogi, też elektrowstrząsy niekiedy. No i oczywiście jak nie wyśpię się w nocy, jestem zmęczona w dzień. I wtedy jesteś zła? Zmęczona w dzień, zmęczenie. Rozumiem. I zła jesteś, czy nie? O tak. Dopóki nie wypiję kawy. Proszę o przeskanowanie mojej głowy, bo zazwyczaj nie mam problemów z migreną, ale podczas oczekiwania na sesję zauważyłam w głowie, na czubku głowy, parę punktów, które działały na zasadzie anten, czujników i każdy ruch głowy przysparzał mi wiele bólu. Ale był to ból jednodzienny tylko. Zastanawiam się, Mariolu, ponieważ już sama się zdiagnozowałaś, czy jesteśmy potrzebni? Bardzo, bardzo. Ja nie mogę sobie z tym dać rady. Nie mogę z tym dać rady. Dobrze, to żart. No i jeden z punktów dotyczy mojego gardła. Tu jest energia inna.
Mama moja odeszła w tym roku, byłam z nią związana bardzo emocjonalnie i po prawej stronie gardła coś lub ktoś zajmuje moją przestrzeń, a to jest w okolicach węzłów chłonnych po prawej stronie, węzłów chłonnych podżuchwowych. Z gardła wypływa flegma, nie wiem dlaczego, bo zatoki mam czyste, a ta flegma powoduje, że mnie to poddusza. A myślę, że pozbierałam tu właśnie po śmierci mamy jakieś duchy. Sprawdzimy to, sprawdzimy. Dziękuję, bardzo proszę. A czuję obecność mamy, która odeszła w tym roku. Jej dotyk, włączanie Aleksy, nawet przełączenie kanałów telewizji. A proszę o sprawdzenie. I jeden z ostatnich punktów. Jakie podłoże miał wypadek mojego syna? Mam wrażenie, że miało to coś wspólnego ze mną. I przy okazji proszę o sprawdzenie dolegliwości siostrzenicy. I ostatni punkt. Pragnę zaprosić moich najbliższych. A przede wszystkim moich nieżyjących rodziców, moją nieżyjącą babcię, a syna, siostrę i siostrzenicę. Dobrze. Dziękuję ci bardzo, Mariolu. Czy mogłabyś wyłączyć mikrofon, tak, ale na Skype'ie? Tak, tak, tak. To już tam wszystko, wiesz. Wyłączyłaś. Jeszcze nie wyłączyłaś, Mariolu. Okej, teraz jest świetnie. Dziękuję ci bardzo. Darku, jesteś gotowy? Widzisz Mariolę? Ciężko z tam widzieć w ogóle. Bo oczy bolą tam. Jest takie coś jakby... Przestrzeń była taka rdęciowa czy metaliczna. Bardzo jest nieprzyjemnie się patrzy na to. Ale odczucie są takie, że tam jasno by było. Tylko, że to jasność przeszkadza, jest taka. I metaliczna, mówisz. Połączę oczy od tego, Darku? Właśnie tak, aż a możesz założyć sobie okulary? Całe gałki oczne aż bo. Załóż sobie okulary. Takie, które ci nie zasłonią widoku, ale będą ochraniały twoje oczy. Chyba takie do spawania trzeba zakupić. To załóż do spawania. Bo naprawdę jest tak przeraźliwie jasno tam, że znaczy jasno, to nawet nie jest, że jasno tam jest, tylko przeszkadza, to taki metaliczny tam jest. Metaliczny, powiedziałeś, tak, jasność. Tak, ona jest fajna, to jest taka zimna bardzo. Załóż sobie to okulary. Tak jakby ktoś spawał jeszcze i tak dawało to. I przez to nie widzę Marioli. To znaczy jestem przy niej, czuję ją. Teraz dopiero się pojawiają obrazy. Spokojnie. Czy Mariola cię widzi? Tak. Tak, tak. Czy czekała na ciebie? Tak, ale to jest też ciekawe teraz, jak się wszystko stabilizuje. To niesamowita to jest przestrzeń. Tam jest takie coś, jakby były takie pomosty, ale bez poręczy. Tak z 10 centymetrów nad wodą, to może nawet mniej wystaje. I tylko to jest. I nic więcej. I biała woda taka. Znaczy, taka biała. I też jest ten pomost jest pomalowany też na biało. Ale jest coś w tym ładnego. I to nawet to, że mam te okulary, które mają, to dalej tam jest biało. Chodzi mi o to, żeby cię oczy nie polały, gałki oczne. To, że będziesz w pewien sposób widział, to jest w porządku, natomiast żeby cię po prostu oczy nie polały. Dobrze. Czyli te pomosty są bardzo niziutko nad tą białą wodą. Tak, i po pomostach taki... tylko chodzi sobie Mariola. A jest takie przeczucie, że można wpaść do tej białej wody? Nie ma takiego poczucia, nie? Ale trzyma się na
I na tyle stabilny i szeroki jest ten pomost, że nie ma poczucia, że ona tam, nie wiem, że się potknie, czy ma mało miejsca. Nie, jest tyle, że jest ok, że czuć tą stabilizację taką w jakiś pewien sposób. Teraz jak widzisz Mariolę, chciałabym, żebyś sprawdził jej oczy. Nie wiem, czy nie potrzebuję zdjąć okularów do tego. Chciałabym, żebyś sprawdził DNA poprzez zajrzenie w oczy Marioli. No, tak, to jest Mariola. Dobrze. Ale smutne oczy ma. Ma smutne. Tutaj właśnie jest trochę ona inna niż ta Mariola fizyczna. Jest pewnego rodzaju różnica, czyli jakby ten świat fizyczny jest, którym ona jest wykreowany, czy ten, który doświadcza Mariola, jest, wydaje się, nie do końca zgodny z oczekiwaniami. I tak jakby jest poczucie, że ona coś utraciła, że nie do końca jakby dała z siebie, może coś, taka forma poczucia jest. Powiedz mi, czy to jest przestrzeń, którą Mariola wykreowała? To wszystko jest jej kreacją? Ona wydaje się, że nie może tam kreować, to znaczy to podłoże jakby, czy ta woda daje poczucie, że nie ma warunków do tego, żeby stworzyć tutaj coś, co byłoby jakiś bardziej monumentalne. To jest bardziej, że ona podąża. To też jest ciekawe, że ten pomost przez tę wodę jest, to jest takie wrażenie, jakby on się nie kończył, że możesz wejść tym pomostem kilometry w głąb morza. Właśnie to jest tylko jeden kierunek tego pomostu. Nie. Nie. Można iść nim i w pewnym momencie nawet jest forma skrzyżowania, rozgałęzienia, tylko jest takie poczucie, że w momencie, kiedy na tym skrzyżowaniu się stoi, to jest, ma się jakby potrzebę, żeby zobaczyć, że na przykład jeśli wybierzemy drogę w lewo na tym skrzyżowaniu, to tam dojdziemy do lądu. Ale żaden kierunek tego nie gwarantuje. Wręcz jest poczucie, że nie wiadomo, czy my dojdziemy do lądu. I cały czas jest takie odczucie, że jesteśmy na pełnym morzu i może przyjść na przykład huragan, sztorm, cokolwiek. Może. A jest w niej potrzeba dobicia, dojścia do lądu. I to jest, niesamowicie się na to patrzy, jak po horyzont jest ten pomost. Ten pomost i taka pustka, czy taka niepewność, gdzie ja dojdę tą drogą. Poczekaj, to jest tak, że z tyłu za Mariolą nie ma nic, też jest... Jest po pomost, po horyzont, tak. I z jednej strony po horyzont, i z drugiej strony. Z każdej strony jest po horyzont. Każdej, to około jest. Okay. I nie ma znaczenia, że ona idzie i ona czasem wydaje się, że ma ochotę zejść z tej drogi i skręcić w lewo, bo być może tam ten ląd będzie, że ona tak jakby chciała plażę zobaczyć. I to też jest niesamowite, że jest poczucie, jakby się na chwilę człowiek tak zamknął oczy, to jest poczucie, że gdzieś jest blisko plaża. Biała, ona też tak jest czuje. Plaża, a nie ma jej, nie widać. Ale i dlatego jest tam tak format nawet pewnego Darku, rodzaju cały czas mówisz skręcić w lewo, a w prawo? Jest poczucie, że gdzieś może być ląd? I cały czas jest poczucie, że gdzieś jest ląd, ale gdzie? W prawo też mogłoby iść, ale cały czas mi się pokazuje gdzieś tam, że w lewo. Tak ją uciągnie w lewo. Dobrze. Jak zareagowała Mariola na ciebie? Zawsze zareagowała. To znaczy, cieszyła się? Bardziej można tak powiedzieć, tak, że się ucieszyła. Zresztą ja sam jestem podekscytowany. To znaczy, tam jest to fajna przestrzeń jest, tylko taka ekscytacja się pojawia i to zaczyna mnie trochę jednocześnie irytować. To wiem, że to jest sprzeczne, ale jest tam tak fajnie, drażnić. Że się zaczyna to drażnić. Tak. A spójrz w niebo. Co jest? Jest ma niebo. Ma się wrażenie, że ta woda biała też jest nade mną. Aha.
To ciekawe. Tak, ale właśnie jak się ściągnie okulary, no to jest to wszystko wypełnione taką metaliczną jasnością, że horyzontu ciężko. Można powiedzieć, że to jest taka przestrzeń. I ostatnio taki film krążył w internecie, że taka powłoka solna jest, że odbija się niebo w podłożu. I tworzy taką formę, że nie wiadomo, gdzie jest linia horyzontu. To tutaj jest podobnie, tylko że są te pomosty takie. Darku, sięgnij do tej wody. Ona jest bliżutko tego pomostu. I dotknij jej. Zimna. Jest zimna. Ale zimna, że jak się dotknie, to wtedy zaczyna płynąć ten chłód, ta energia z tej wody w górę ciała. Co jeszcze Wydaje czujesz się, że jakby się ona wykąpała, czy nogą dotknęła, czy to po prostu zaczyna być zimno i zaczyna drżeć noga i to drżenie idzie, płynie ku górze. Dobrze. A wyczujesz skład? Niepokój tam jest. Niepokój. I to wydaje się też powoduje, że chyba próbowała już może Mariola i już chyba nie chce próbować. Nie chce próbować. To jest na razie gładka tafla. Bardzo. Ale może się tak zdarzyć, że zacznie się jakiś huragan i fale się zrobią. Chyba huragan nie. Tylko no, teraz projektuję jakby wstecznie chyba projekcję taką Mariola przekazuje mi, że teraz pojawia się, że z prawej strony ona przeżywała coś takiego. Dlatego nie chcę w prawo. Ciemnieje chmury takie, jakby szła stamtąd chmura i ona wtedy chyba jest zmuszona zejść z jej drogi, że na przykład, że jak idzie przed siebie i po prawej jest taka chmury czarne się pojawiają, tak, takie ołowiane, to ona wtedy jak ma pomost w lewo, to idzie. Aha. W lewo, bo odbija tak wtedy. Chciał uciec, tak. A niech ci Mariola pokaże, czy kiedykolwiek było, że ta woda była bardzo niespokojna. Nie, tylko chmury. Tylko chmury się pokazują. I jest bardzo, będąc w tej przestrzeni, i jakby będąc w przestrzeni Marioli, czuję się nieprawdopodobnie pobudzony tam. I dosłownie jakby mi na plecach ktoś coś włożył i ona też tak jest, że po prostu jakby nas pod prąd podłączyli. Dobrze. Darku, jeśli to cię niepokoi, to wyłącz to podłączenie u siebie. Zresztą ciebie nic nie podłącza. Tak, ale nie ma takiej możliwości. Ja wiem, że ty jesteś sensytywny i bardzo to odczuwasz. To właśnie tak odczuwa Mariola. To jest śmieszne, bo z jednej strony jest to nieprzyjemne, a z drugiej daje jakieś takie poczucie, nie wiem, radości, że tam jest tak. To dziwne jest strasznie. No słuchaj, zobaczymy, kto tym steruje za moment. Pozwolisz mi porozmawiać z Mariolą? Tak. No to 1, 2, 3. Mariolu? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Czekałaś na nas? Tak, tak, przyznaję, że tak. Super, czyli rozpoznajesz nas. To ty nas wezwałaś. Tak. A powiedz, w czym możemy ci pomóc, asystować? Masz jakiś kłopot, problem, który chciałabyś rozwiązać? Tak, jestem w tym pobudzeniu zmęczona i mam poczucie, że słabnę i mam też poczucie, że życie kolejne się skończy, ja donikąd nie dojdę donikąd. A długo już tu jesteś? Tak, trudno określić mi ile, bo tutaj nic nie pokazuje upływu czasu. Nie ma nocy, nie ma. Jest tylko dzień cały czas i jest poczucie, że tak, że długo. Czy kiedykolwiek, czy cały czas jesteś w pozycji pionowej? Czasami sobie siadasz, kładziesz się? Czasem się zatrzymuję, ale nie siadam. Nie siadasz. No to cały czas jesteś w takim marszu. Tak, bo chcę w końcu dotrzeć dokądś.
A powiedz mi, czy no to jest takie rzeczywiście pustkowie i dosyć dziwna konstrukcja, bo dużo tej wody, ten pomost jest, idzie bardzo, bardzo daleko. Tak, i w końcu przecież on się musi gdzieś kończyć. A powiedz, czy kiedykolwiek spotkałaś na drodze kogoś na tym pomoście? Tak. Kogo? Wędrowca, O. który szedł w przeciwną stronę. Porozmawiałaś z nim? Tak. Coś ci mówił ciekawego? Pytałaś go o drogę? Pytałam go, czy dojdę do celu. Mówił, że I? tak. I dziwiłam się, że idzie w przeciwną stronę, skoro tam, skąd ja idę, niczego nie ma. A on mówił ci, dokąd idzie? Czy on też idzie do celu? Mówił, że może gdzieś się zgubiłam, bo jest pewny, że dojdzie tam, gdzie chce dojść. I tam, gdzie on chce dojść, ja iść nie mogę, bo to jest jego droga, jego cel. Czy coś jeszcze ci mówił? Żebym się nie poddawała, że wszystko kiedyś się kończy. A powiedz, spotkałaś go tylko raz? Nie, spotkałem go kilka razy, ale on robił wrażenie, że nie pamiętał, że wcześniej się spotkaliśmy. No dobrze, to jak on to zrobił, skoro on idzie w przeciwną stronę, że spotkaliście się jeszcze raz i jeszcze raz. Zawsze szedł z naprzeciwka. Nie dziwiło cię to? Nie, ale dało nadzieję, że skoro on idzie z naprzeciwka, to znaczy, że ja mogę dojść gdzieś w jakieś miejsce, że jest to gdzieś połączone. Dobrze, Mariolu, też potrzebuję Twojej zgody. Twoje ciało fizyczne nas zaprosiło dziś. Ty nam też pozwoliłaś wejść do swojej przestrzeni, ale chcę od Ciebie uzyskać taką formalną zgodę, że zgadzasz się na to, byśmy pracowali z Tobą dla Ciebie, czasami poprzez Ciebie. Czy jest w Tobie taka zgoda? Jest we mnie zgoda. To też daje nam upoważnienie do czasami działania w Twoim imieniu, ale tylko podczas tej sesji. Zgadzasz się? Tak. Świetnie. Słuchaj, a chciałabyś teraz zrobić taki mały eksperyment, w którym Darek ci pomoże, że zobaczysz siebie z góry i zobaczysz, gdzie jest ta przestrzeń, gdzie może się kończy to, ta woda, zaczyna się ląd. Chcesz to zobaczyć? Tak. Maria, dobrze. W takim razie będziesz się czuła pewnie, jeśli Darek poda ci rękę? To. Darek poda ci rękę, a ty wysuniesz swoje oko mentalne i poszybujesz nad tą powierzchnią. Na 1, 2, 3. Już. Widzisz wszystko z góry. Możesz jeszcze wyżej się podnieść. Wszystko widzisz z góry. I powiedz mi, co widzisz? Co widzisz w dole? Przestrzeń tą, po której idę i siebie. I cały czas jest woda? Tak. Nie widzisz nigdzie końca? Poszybuj jeszcze wyżej. Nie zobaczę nigdy końca. Dlaczego? Bo to jest kula do połowy wypełniona wodą, która się okręca. Czyli widzisz, że to jest kula, tak? Jest to zamknięta Zaraz. kula. No właśnie, to powiedz mi, jaki to jest mechanizm. Kula się kręci Kula się delikatnie kręci, przez to horyzont cały czas się przesuwa. Nie ma tam nikogo na tych pomostach, na tym pomoście? Tak. Nikogo nie widzisz, czy widzisz? Patrząc teraz z góry nie widać. Nie widać. Jesteś tylko ty. Tak, A jakbyś ty. się wysunęła poza tę kulę?
Spróbujesz? Już. Wysuń się poza kulę. Co widzisz? Powiedz. System jakichś takich rynien, po których te kule płyną i obracają się. Te rynny są czasem takim powodują, że dodatkowo jeszcze płyną slalomem i obracają się cały czas wzdłuż swojej osi. Są w takiej dużej przestrzeni ciemnej. Czasem z tej systemu rynien wpływają nowe kule do takiego basenu, po czym tam kręcą się dalej i rozładowują się, jaśnieją coraz bardziej, a później z drugą stroną wpływają znowu do systemu rynien i płynąc tam woda, która jest wewnątrz tej kuli, ciemnieje i kiedy staje się już ciemna, znowu wraca to do tego basenu, w którym rozładowuje się. A co się rozładowuje? Tak jakby płyn z tej kuli wymieniał się. Aha, bo jest za ciemna, ta woda ma być biała, tak? Biała, taka fluorescencyjna, taka jakby świecąca. Powiedz mi, ile jest tych kul? Czy to jest jakaś liczba, która jest stała? Niektóre kule w tym basenie cumują, jak statki. I tworzą takie struktury jak skrzek nawet. Ale jest dużo kul, które są w ruchu. Jest ich ponad 1000. I w każdej kuli jest jakaś istota ludzka? Tak. Ludzka? Wszyscy mają ciała na ziemi? Wydaje się, że te zacumowane kule tak zawierają istoty, które chwilowo ciała na nie ziemi mają. Nie mają. A spójrz, to ci się pokaże, czy wśród tych 1000 kul, czyli przeszło 1000 istot, jest ktoś, kogo znasz? Bo tak pokażę ci od razu. Jest ktoś, nie. kogo znasz? Nie. Dobrze. To wracamy. Wracamy do twojej kuli. To jest tyle miejsca wewnątrz. Z zewnątrz wydaje się, że to jest małe. Niewielka przestrzeń, niewielka kula. A tu jest bardzo dużo miejsca. Tak. A powiedz, czy kiedykolwiek udało ci się dojść do lądu? Nie. Nie pamiętam. Nie. A powiedz mi, czy pamiętasz, czy w poprzednich życiach, poprzednich inkarnacjach też byłaś w tej kuli? Tak. A pamiętasz, ile inkarnacji tutaj jesteś? 7. 7. 7 różnych istnień. Tak, w 7 inkarnacjach, ale cały czas w tej kuli. Tak. Nic dziwnego. Nic dziwnego, że jesteś zmęczona. Słuchaj, a jakbym cię teraz poprosiła, żebyś zawołała tego wędrowca. Przyjdzie? Nie wiem. A spróbujemy? Czy usłyszy? Możemy tylko spróbować. Jak usłyszy, to przyjdzie. Jak nie usłyszy, to nie przyjdzie. Zawołasz go? Tak. To już. Wędrowcze. Stanął przed tobą? Idzie. Widzisz go z naprzeciwka? Tak, idzie z daleka. Świetnie. Przybliż, niech się przybliży na 4 metry od ciebie. I niech się zatrzyma. Spójrz mu w oczy, Mariolu. Powiedz mi, co widzisz? Pustkę. Pustkę w oczach?
Nie rozpoznajesz tam nic? Spójrz głębiej. Czy to jest hologram? Czy czujesz tam świadomość? Czuję, jakby była tam świadomość, która jest jakimś programem, z którym można dyskutować w obrębie jakiegoś zagadnienia. A kiedy będziemy chcieli porozmawiać z nim o czymś innym, to on będzie odtwarzał ten program od początku, jakby chcąc, żebyśmy wrócili do początku rozmowy. Mariolu, zostaw mnie z Darkiem. Na 1, 2, 3. Już. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Rozłącz się. Rozłącz się, Darku. Jak się czujesz? Dobrze. Jak się czujesz? Potrzebujesz podnieść swoje częstotliwości? Chyba tak. Bo to zrób to. Przebywając jakiś... To częstotliwość jest taka trochę na dłuższą metę uciążliwa. Ona jest w pewnym momencie przyjemna, ale na dłuższą metę jest męcząca. Się obciążona. Tak. Podnieś swoje częstotliwości. Powiedz mi, co czułeś, przepuszczając Mariolę. Skupienie. Ona, Mariola, jest zaangażowana w to, żeby zrozumieć. Jakby czuję, że jest jakaś szansa. W ogóle, że tam się pojawiliśmy, że coś się dzieje. To było dla niej coś mega. Bo faktycznie, mimo tego, że to jest coś takiego, jak tam naprawdę jest ładnie. Z tym, że tą ładnością, tą przyjemnością, ona już jest zmęczona. Ona już by chciała iść do lasu może, albo w góry. Albo po prostu przyjść i usiąść na jakiejś plaży, czy cokolwiek zrobić. I to już jest za dużo. To już jest dla niej za dużo. Dobrze, Darku, sprawdź. Z drugiej strony też nie chcę narzekać, bo naprawdę to miejsce... Nie jest złe. Tak, i też nie chcę narzekać, ale czuć w ogóle jej ciało jakoś tak jest, nie wiem. Co czujesz w jej ciele? Takie pospinane, że tak jakby jakieś ości miała wewnątrz, to gdzieś wbijało się w taką strukturę, tak jakby wewnątrz siebie miała szkielet taki z ości zrobiony. I to jakoś też ją jakoś, nie wiem, czy nie wiem, do czego skłania. Ona to czuje. Czy tam, to jest też tak, ten szkielet taki, on jest taki roztopierzony w jej ciele. On jakby wyłapuje chyba te wszystkie elementy, które z części fizycznej do niej płyną. I tam jest forma takiego odfiltrowania i osadzania w niej pewnych częstotliwości. Dobrze. Sprawdź, kim jest ten wędrowiec. Każ mu przybrać swoją oryginalną formę. I co się pokazało? Takim modem się pojawiła taka... taką półświadomością. Półświadomością. Takim programem. I to jest ubrane w jakby ta projekcja była zaprogramowana. I z nim można w kółko o tym samym porozmawiać, czyli on będzie cały czas mówił, że idzie przed siebie odnaleźć swój cel. I odnośnie tego celu można z nim bardzo dużo rozmawiać. W sensie takim, że on jest zapętlony i będzie robił wszystko, żeby uświadomić w tym wypadku Mariolę, że ona też dojdzie i że każda droga jest właściwa. Właściwa, każdą tak. Byle być przed siebie. Tak. Półświadomość, powiedz, co się kryje pod tym? No właśnie ten program, który odtwarza, jest świadomy ten program tego, co mówi, bo w obrębie tego programu jest poczucie, że on wie, o czym mówi. I to jest jakby ten program był świadomy tego. No ciekawe. Czym jest.
Świadomy krok. Taka sztuczna sztuczna inteligencja. Inteligencja? To w takim razie, Darku, przywołaj właściciela tego programu, tej sztucznej inteligencji. 1, 2, 3. Już. To się pojawił. Więcej istot. Pojawiła się insektoidalna postać, modliszka i smok. Ciekawe towarzystwo. Ciekawe, tak. I tak w ogóle nie za bardzo tam pasują. Nie pasują. I... Czyli mamy 3 byty i półświadomy program. Tak, ten program jest coś takiego jak taki fantom, który stoi i nie jest w stanie uczestniczyć w tej dyskusji, bo... No bo nie ma takiego grania, nie ma takiego grania. Granie dostał jednokierunkowe. Jakby go teraz zapytać, jakbyśmy zaczęli rozmawiać wszyscy o kierunku, to by się włączył. Jakby zaczął, włączył się play i by otworzył. By otworzył, rozumiem. Dobrze. Do kogo należy ten program? Program należy do smoka, ale korzysta z tego modliszka do tego, żeby robić pewne, czy utrzymywać, czy modyfikować, czy ingerować w ciało. Zablokuj całe towarzystwo. Zablokuj ich. A jeszcze Mariola pokazała nam z góry, że jest to dużo większa struktura. Tak. To kto jest właścicielem całości? Smok. Jednak smok. Dobrze. Darku, zablokuj ich. Nie mają prawa ani myśleć, ani mówić, ani w jakikolwiek sposób wpływać na Mariolę, ani na przestrzeń, w której się znajdują. Nic nie mogą modyfikować. Informacje zbierzesz. Co to jest za program, co to jest za projekt? Modliszki mają za zadanie zmodyfikować pewne struktury w ciele subtelnym Marioli. Utrwalić pewne ścieżki myślowe czy świadomościowe, żeby Mariolę utrzymywać i zmodyfikować ją w kierunku takim, że możliwego potencjalnego zaprogramowania jej podświadomości. W jaki sposób? Mariola jest silną osobowością. Nie daje sobie sobą manewrować. No właśnie dlatego smok zaangażował do tego celu insekty po to, żeby próbować w sposób bardzo taki zakamuflowany, subtelny, stosując różnego rodzaju gierki, wybiegi, pewnego rodzaju czy takie jakieś zmyłki, żeby próbować ją właśnie, żeby próbować ją zwieść. A modliszki próbują jeszcze przy okazji załatwić sobie jakieś swoje i spróbować taką świadomość też spróbować za... Co się dzieje? Znowu mi tu mucha wleciała. Znowu? To poproś muchę, żeby wróciła po sesji. Nie musi teraz przeszkadzać. Modliszka chce spróbować zagnieździć w niej pewne wzorce, pewne embriony tam spróbować zagnieździć w niej, bo chcą też, ona jest w pewien sposób interesująca, bo w ciekawy sposób wydatkuje energię, używa energii i chyba jest, szczególnie smok jest taki bardzo zainteresowany, zaangażowany w cały proces i on jakieś takie zagrywki logiczne łamigłówki lubi jej dawać po to, żeby Mariola nie zauważyła tego tła, na którym jest osadzona w jakiejś danej sytuacji.
I w pewien sposób tutaj udaje mu się nad nią utrzymywać kontrolę za pomocą modliszek oczywiście, poprzez oddzielanie czy osłabianie połączenia pomiędzy częścią subtelną a częścią fizyczną i wprowadzenie pewnego rodzaju zakłóceń, zakłóceń. Chodzi o to, żeby się te dwie części nie mogły w sposób właściwy komunikować. Przez to, tracąc ten połączenie, czy osłabiając je, można, używając jakiejś ideologii, czy czegoś w części fizycznej, skłonić Mariolę, żeby w jakąś przestrzeń weszła i próbować patrzeć, czy to gdzieś się tam wciągnie i na bazie tego później próbować tworzyć ingerencję. I to jest taka walka, wojna podjazdowa trochę można by było powiedzieć. Z Mariolą? Tak, bo różnych się tam rzeczy próbuje i szczególnie tutaj to, że udało się doprowadzić do sytuacji, że stworzyć przekonanie, że Mariola gdzieś dojdzie, powoduje, że jej sprawczość, jej kreacja w pewien sposób została w niej zablokowana. Jednocześnie energia życiowa również w części jest przejmowana, więc smok w części jest zadowolony, ale chce więcej. Chce, żeby ona też mogła bardziej cierpieć, w sensie, żeby generować takie emocje, które by dały mu satysfakcję, że posiadł tą świadomość. Poproś Mariolę, żeby zaświeciła swoją energią, pokazała nam, która energia idzie do modliszki, a która idzie do smoka. Seksualna idzie do modliszki, kreacji idzie do smoka, życiowa służy im, żeby podtrzymywać iluzję. Niech teraz Mariola pokaże swoją energię w tej przestrzeni, w tej kreacji. Niech ją zaświeci na różowo. Gdzie ją widać? Jest w tej kuli, na sklepieniu tej kuli i poza kulą w takim miejscu, bo tam gdzie te kule w tych systemach, w tych runach pływają, to tam jest też taka przestrzeń kontroli, bo można było chyba ją nazwać. Kontroli jakości. Kontroli nawet nie jakości, tylko zbierania informacji i takich czynników, w których patrzy się, jak Mariola na pewne sytuacje życia na przykład reaguje, czy można ją w jakiś sposób pobudzić, podenerwować, wprowadzić jakieś emocje. Tam jest całe dane i czynniki, które można modyfikować i gdzieś im przekazywać innym, czy stymulować ją do jakichś pewnych stwierdzeń czy działania. Poproś Mariolę, żeby teraz zajrzała do swojego ciała subtelnego i powiedziała, gdzie ma elementy, które do niej nie należą, gdzie są implanty. To ona od razu potrafi to rozpoznać. Doskonale wie, gdzie jest jej energia, a odróżni ją od energii, która nie jest jej. Tak, widzi, że implanty są dosyć poważne wielkości, bo od kręgosłupa takie ości, tak jakby było ryby, kręgosłup z takimi ościami, tylko że on jest tak wygięty w taki sposób. I na końcu takiej każdej ości jest koralik bardzo mały, w różnych kolorach, w białym, czy taki perłowy, czy bursztynowy, takie kolory są tam. To wydaje się, że ma zapis jakiejś energii, że to może uwolnić jakąś małą próbkę czegoś i gdzieś próbować ją pobudzać. Ma jakąś modyfikację kulistą w brzuchu, cztery takie większe kule
kulki w zasadzie tutaj w okolicach narządów kobiecych. Poczekaj, zatrzymajmy się na tym kręgosłupie. Do kogo należy ten implant? Do modliszki to wykombinowały taką konstrukcję. I jak ma się to przekładać na życie fizyczne, na jej ciało, na ciało fizyczne Marioli? Tu ciało fizyczne to jest, że tak powiem, efekt uboczny, jeśli by coś było z Mariolą nie tak. Tam chodzi o to, żeby w sposób subtelny uwalniać pewne zanieczyszczenia w jej ciele subtelnym, żeby łączyć ją z jakimiś ideami, które ona przyjmie i ewentualnie podejmie jakieś działanie, czy zacznie według tego przekonania funkcjonować. Ona część przyjmuje, część odrzuca, ale próbuje się jakby dalej. Natomiast jej ciało no, płaci za to cenę taką, że to odbiera to jako obciążenie. Mariola narzeka bardzo na kręgosłup i mówi, że już miała 2 operacje, jeśli chodzi o kręgosłup. Tak, jest bardzo mocno. Jednocześnie ten kręgosłup, ten ościsty taki, on w pewien sposób ją jakby ciągnie. Otacza. I ona musi pokonywać taki ból, więc jakieś bóle mięśniowe, mięśniowo-stawowe mogą też się u niej pojawiać. Jest ból w kręgosłupie, który miał zniknąć po operacjach, ale nie zniknął. No, wydaje się, że to właśnie tak na tyle ją tak delikatnie ciągnie, że te mięśnie zawsze się będą napinać i a kręgosłup będzie obciążony. Mówiła też, że ma właśnie też bóle mięśni. Czy to też jest skutkiem tego? Tak, bo to ciągnięcie powoduje efekt, że chce jakby odwrócić i zapiera się mięśniami i to powoduje boleść. Poproś Mariolę, żeby sięgnęła do tych ości, które są wokół tego kręgosłupa, i żeby mi powiedziała, na jakiej emocji ten implant może się tam trzymać. Ona to odnajdzie. Ta informacja jest na tych ościach. Samo tło jest na bazie lęku. Lęk. I teraz te wisienki, że tak bym powiedział, koraliki, które na tych ościach, koralikach wiszą, one mogą znieczulać ten lęk i przenikać tak jakby do układu nerwowego, do kanału tego energetycznego. Właśnie różne częstotliwości, które mogą obciążać, ale w taki bardzo subtelny sposób Mariolę i powodować określone działanie lub brak działania. Czyli ten lęk w pewien sposób, znaczy te koraliki w pewien sposób znieczulają lęk i Mariola może być wtedy taką decyzyjną, odważną osobą. Tak, czasem właśnie ta decyzyjność jest w sposób taki bardzo subtelny, sterowany. Sterowany, tak. Dokładnie. Dobrze, teraz rozpocząłeś też informację na temat brzucha. Co jest w brzuchu? Tak, w brzuchu jest dosyć taki skomplikowana forma też kul, ale większych. I jedna ta kula, która jest w centralnej części brzucha, jest wygląda trochę jakby spalała się, taka kula lawy spalała się, natomiast 4 takie mniejsze są tutaj po bokach, gdzieś tu w okolicach jajników może. I kolejna nad kością ogonową jest taka czerwonawa, taka bardzo mocno wypolerowana. Do kogo należą te kule? Czerwona należy do smoka, a tamte pozostałe modliszki próbują właśnie złamać jej układ energetyczny, żeby właśnie ona zaczęła generować tam jakieś emocje, które umożliwią im zaszczepienie jakichś tam larw czy czegoś. Czy kiedykolwiek Mariola była inkubatorem? Właśnie nie mogą. Jeszcze nie. Dostosować jej nie mogą.
próbują. I to wydaje się, że nawet te modliszki może by już sobie dały spokój, tylko ten smok jest bardzo zainteresowany i ten układ trzyma je przy tym, że te działania cały czas. Dobrze, poproś Mariolę, żeby sięgnęła do tych kul. Najpierw tych czterech małych i jednej dużej w brzuchu. I żeby tam powiedziała, jaka jest emocja, na której one się przykleiły do niej. Tam są obawy, taki rodzaj lęku, obawy. I to też widać, że oni próbują też te obawy w niej zaszczepiać po to, żeby uciskały jej centra energetyczne, tam gdzie jest energia seksualna, sprawczość, żeby wpływać na jej decyzyjność. A teraz niech sięgnie do tej, do tej kuli w kości ogonowej, czerwonej. I niech mi powie, jaka tam jest emocja, na której to się wszystko przykleiło. Tam można, czy są próby może, czy były próby, czy modyfikowanie jej energii seksualnej, żeby tworzyć pewnego rodzaju, czy w zasadzie to próbować, tworzyć jakieś takie zależności, czy tworzyć po jakieś potrzeby, niekoniecznie seksualne, ale też. I w zależności od etapu, na jakim Mariola jest w życiu, można gdzieś tam pobudzać, ale to cały czas trzeba pamiętać, że to jest bardzo subtelne. Takie, żeby to nie było zbyt oczywiste dla Marioli, bo... Bo Mariola by się szybko zorientowała. Jest logiczną istotą, świadomą istotą i od razu by to poczuła, aczkolwiek ona i tak czuła, że ma sporo implantów w sobie, więc to się pokrywa i to się pokazuje. Darku, ściągnij informacje z modliszek, czy były jakieś ingerencje w DNA. Nie, nawet dopiero są jakby przygotowane przygotowania są. Dane do tego, żeby móc spróbować na pewne geny gdzieś modyfikować, ale nie, w tej chwili nie. Nie ma. Dobrze, a bardziej używa się technologii, tutaj jeszcze w głowie się pojawiło coś, tak, żeby oddzielić odczuwanie od tak, widzenia, żeby Mariola była bardzo w ciele fizycznym, bardzo fizyczna, żeby osadzić ją w materii tak bardzo i oddzielić ją od subtelnej części, żeby właśnie tutaj próbować tych modyfikacji. Czy dlatego Mariola powiedziała, że nie może zajrzeć w głąb siebie? Jej ciało fizyczne tak powiedziało, że nie może zajrzeć w głąb siebie. Właśnie, że chodzi o to, że może. Właśnie chodzi o to, że może, tylko te subtelne modyfikacje zagnieździły się jako przekonanie, że nie może. Okay. Chodzi o to, że ona właśnie ona ma dobrze, dobry wygląd. Bardzo czuje bardzo często właściwie, ale nie wiedząc, nie mając potwierdzenia, można te modyfikacje, czy delikatnie odciągać jej intuicję, zwodzić. Zwodzić, okej, dobrze. Bo widać, że nie może się skupić, nie może się wyciszyć, nie może medytować, nie może uspokoić swojego umysłu. Tak, bo umysł, nie będąc pewny, tylko odczuwając coś, czego nie może potwierdzić, generuje różnego rodzaju myśli i te wątpliwości, które ma, tam wykorzystuje się do tego, żeby ten system tych implantów uaktywniać, coraz bardziej go modyfikować, na niekorzyść. Dobrze. Kolejne implanty. Coś mówiłeś, że jest w głowie. Tak. To jest właśnie ta próba wpływania na to połączenie części subtelnej z częścią fizyczną. Co tam jest? Niech Mariola sięgnie do tego. Też jest kula. Kula. Wszystkie to są takie... Kuliste. To jest czarna, też wypolerowana. Do kogo należy ta kula w głowie? Do smoka. Smok. Czerwona i czarna jest smoka. Rozumiem, jak Bila. Jak Bila, tak.
Trochę to tak wygląda. Dokładnie. Powiedz mi, poproś Mariolę, żeby jeszcze pokazała ci inne implanty, które ma w sobie. Czy to jest koniec? W wątrobie i po przeciwnej stronie jest forma kolca, jakby z jakiegoś jeża zwierzę wyciągnąć taki kolec i tam wbić. Chodzi o to, że jest pewne meridiany są tam przyblokowane, żeby przepływ energii był zakłócony. I więcej, i w kolanach też. Nad kolanem jest też przebite, są w prawej i z lewej strony. I też przepływ energii jest tam zaburzony i w nadgarstkach. Powiedz mi, to zaburzenie tych meridianów, a czy dlatego w pewien sposób zmanipulowano Mariolą, żeby poddała się tym poważnym operacjom na kręgosłupie? I nie tylko, bo miała też operację nadgarstka. Tak, dlatego że to umożliwiło też im modyfikację. Zablokowało przepływ energii po prostu, tak? Tak, ale sama operacja spowodowała, że one też mogli wykonywać swoje zabiegi. A, okej. W takim razie niech nas Mariola zaprowadzi do takiego momentu swojej operacji. Powiedzmy pierwszej, drugiej kręgosłupa. Zobaczmy, co na poziomie subtelnym dokonywały wtedy modliszki, bo myślę, że to modliszki robiły. Modliszki, tak. Co wykonywały, co one tam robiły w takim razie, kiedy była operacja na kręgosłupie u Mariola? Umierały w tym szkielecie, tym, to, co jest wszczepione w kręgosłup, co odchodzi. To tam modyfikowały te elementy, te koralikowe, tam jakby zmieniając, czy programując zapisy, jakby uaktualniając dane, może tak by to trzeba było nazwać. Tak, zmieniały pewnie jedne koraliki na inne, tak? Ponieważ tak. I do tego potrzebne było jej im właśnie taka poważna operacja na ciele fizycznym, żeby wyłączyć całkowicie Mariolę. Tak. Tutaj, tutaj ostrożność tu jest, to nawet widać, że smok wtedy obserwował, był zaangażowany, taki bardzo skupiony na tym. Widać, że mu naprawdę zależy na tym, żeby jakoś ambicjonalnie podchodzi do tego, żeby... No, a Mariola jest niezłym kąskiem. Tak jak powiedziałam, mam silną osobowość. Tak, ale smok też jest silną osobowością i tak jakby starcie tych osobowości, jego ego, że tak bym powiedział, zaangażowało się bardziej, bo jakby łamiąc taką osobowość, on jakby zyska nowe umiejętności i jakby taką no, większą pewność tego, że... On zyska też awans? Awans może nie. Bardziej chodzi o to, że on też w pewien sposób chce się rozwijać i tworzyć intrygi, to jakby kręci go, że ta jego bystrość, jego mądrość wtedy i wartość jakby jego rośnie. Widać, że to jakby w jego naturze to nawet było. Rozumiem, że smog zarządza całością, wszystkimi tymi, tym całym systemem membrynien. Tak, smog. Smog. Tym zarządza, tak? Natomiast z niektórymi istotami wspomaga się właśnie współpracą z matką. Dobrze. To jeszcze chciałabym, żeby Mariola pokazała, jeśli są kolejne implanty. Niech je pokaże. Niech pokaże wszystko. Coś jeszcze jest takiego kolcowatego, półokrągłego nad sercem. I to jest, więcej już nie widać niczego. Nie widać. Czy te wszystkie kolcowate implanty do kogo należą? I do modliszek. Do modliszek. Jaka jest ich funkcja, jakie jest ich zadanie? Potencjalna możliwość przyblokowania energii w momencie, kiedy
Marioli by uaktywniła się jakaś emocja, blokada, to wtedy utrwalenie jej. Tak jakby to była taka zapadka, która energetyzuje się i ustabilizuje się. I wtedy można to uruchamiać jako pamięć taką komórkową, czyli pamięć emocjonalną, czy kotwicę emocjonalną, tak, można, że w jakiejś innej sytuacji ona przypomni i aktywuje się, spowodując wtedy nareszcie możliwość kontrolowanego, jakby kontrolowanej reakcji. Mariola też powiedziała, że ma problemy z chodzeniem. Z czego to wynika? Tam energetyka jest trochę słaba, przyblokowana i zablokowana w kolanach. Dobrze. Poza tym czuję, że po lewej stronie ciała ma coś, ma tam dużo blokad. Spójrz tam, Darku. Co się dzieje w lewej stronie, po lewej stronie ciała? Nic więcej jak po prawej, że może akurat być tak, że tam te implanty może są bardziej aktywne i stąd tak. Okay. Czuję też dużą blokadę w lewej nodze. Czy to jest coś takiego jak wędrującą szpilkę, która idzie od łód? To ja to widzę jako taką formę bardziej kolca, przy czym to nie wędruje, ale może bardziej uwalnia jakąś energetyczną taką. To powoduje pękanie naczyń krwionośnych u niej. Tak, może to powodować, bo to uwalnia pewnego rodzaju częstotliwość, która osłabia te części, tą część ciała. A powiedz, dlaczego Mariola ma taki duży problem z zaśnięciem? Ona nie zaśnie przed, nie wiem, 5 czy 6 godziną. A to jest właśnie ta próba dość właśnie skuteczna oddzielania jej części subtelnej od umysłu. Chodzi o to, żeby ten moment odpuszczenia przez umysł nie mógł się synchronizować z jej podświadomością czy z tą częścią subtelną. I generowanie pewnych obciążeń, czy nawet podsuwania pewnego rodzaju myśli, czy idei. W ogóle ta przestrzeń, że to pobudzenie też powoduje, że ciało ono nie może się rozluźnić i zapaść w sen. A gdyby Marioli udało się synchronizować i mieć dobre połączenie z ciałem, między ciałem subtelnym a fizycznym, co by to oznaczało dla nich? No, wydaje się, że problemy, bo... Ale byłaby w stanie się uwolnić od nich wtedy? Może docelowo mogłoby to się udać. Wtedy bardziej musieliby zastosować jakieś bardziej inwazyjne sposoby, żeby ją gdzieś tam zablokować. Próbować tworzyć jakieś sytuacje zewnętrzne w stylu wypadek, jakaś hospitalizacja, gips czy coś, czy jakieś złamanie się pojawia. Po to, żeby zająć jej uwagę. No już takie się przypadki zdarzały, ponieważ syn Marioli uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Właśnie. Sytuacje zewnętrzne, sytuacje traumatyczne, jeśli są tutaj pożądane. Natomiast Mariola, kontrolując dość nieźle sytuację, jest mniej na to podatna, ale to jest też element zewnętrzny, który chce się wpływania na nią. Wykorzystywać. Tak. Jest też problem z siostrzenicą. Mariola ma siostrę i ta siostra ma córkę. I córka też ma problemy z chodzeniem. Chciała się dowiedzieć, czy tu jest jakiś wspólny mianownik, dlaczego jej syn nie chodzi. Jest o wózku inwalidzkim, to wiemy, że to jest efekt właśnie wypadku poważnego i pęknięcia kręgosłupa, ale też dlaczego córka siostry ma kłopoty z chodzeniem. Tak widzi jakąś tutaj jakieś powiązanie, jako logiczna osoba potrafi to sobie jakoś ustalić. Czy tutaj też jest jakiś wpływ? Ma właśnie tak myśleć, czyli to jest forma skoncentrowania jej
uwagi na coś, czego ona tak do końca nie może wyjaśnić, ale ma szukać sytuacji, połączeń czy logiki po to właśnie, żeby na takich subtelnych sytuacjach gdzieś tworzyć czy formę zagrożenia, czy formę taką, którą ona chciałaby wchodzić i tam szukać takich haczyków, za które się ją gdzieś wciągnie. Wciągnie się w kolejną grę. Dobrze. Bo tutaj nie pojawia się, że to jest część, że one są wspólnie połączone tą sytuacją. Natomiast to, że siostrzenica ma jakąś tam scenariusz doświadczeń, wykorzystuje się ten element do tego, żeby zainspirować. Żeby jej podłożyć ją, tak, taką informację, żeby się tym zajęła. I zaczęła budować pewien scenariusz, tak? Tak, i szukać tam logiki w tym. I wtedy można pewne elementy dokładać po to, żeby gdzieś się zatrzymywać i żeby ona szukała w jakichś różnych przestrzeniach. Zapytaj Mariolę, czy ona to wszystko widzi. Widzi to, tak. Czy już jakby świadomościowo zorientowała się, o co chodzi? Tak. Poproś Mariola, żeby teraz wyłączyła. Ona już wyłączyła swoją energię, ale by skasowała całą energię, która kiedykolwiek jej była zabrana. Już. Żeby ona ją skasowała. I powiedz, czy coś się w przestrzeni zmienia. Zmieni się. W przestrzeni, przepraszam, tak. Jest uświadomienie, to wyłączenie jej energii powoduje, że zasilanie tego konstruktu jakby nie daje zasilania i przez to ta iluzja jakby się rozpuszcza i widzimy, już nie ma tego światła, tego takiego wstrętnego. Już może zdjąć okulary. Tak, tak. I to powoduje, że ta iluzja się rozpuszcza. Rozpuszcza się, dokładnie. Czy Mariola sobie zdaje sprawę z tego, że współtworzyła przestrzeń, w której była zamknięta? Tak, widzi, że olbrzymią ilość energii kierowała nieświadomie w coś, co kompletnie jej nie służyło. Dokładnie. Tworzyła swoją własną energią, tworzyła swój własne więzienie. Taką pułapkę. Zaraz się zajmiemy tym, kiedy nastąpiła ta pułapka. Ale teraz też chciałabym się dowiedzieć, gdzie jest informacja na temat Marioli. Gdzie modliszki trzymają ich smok, gdzie trzymają dane na temat Marioli. Obok tej przestrzeni rynnowej, gdzie te kule tam latają, pływają, jest przeszklona taka, czy taka przezroczysta przestrzeń, gdzie jest forma biura, laboratorium. Darku, chciałabym, żebyś na moment zerknął na mnie, ponieważ ja zaczynam też widzieć tego rodzaju światło, takie metalowe. No tam w tej przestrzeni po prostu tak jest. I jest to otoczone, to dzięki temu jest odseparowane od zewnątrz. Jakaś forma przedostania się tam istot czy jakiejś innej świadomości przez to ma trudniej. I tak samo rzeczy, które tam się dzieją, w zasadzie nie wydostają się na zewnątrz. A czy jest jakakolwiek manipulacja ze strony modliszek, w moją stronę? Tak, z modliszki. Niech mnie już tutaj stąd spada. Dobrze. Darku, uszczelnij wszystko i zablokuj modliszki. Nie mają wpływu na nic. Nie mogą wpływać na nic. Ani na ciebie, ani na mnie, ani na Mariolę. Wszystko jest zblokowane. Ponieważ nie dajemy takiego pozwolenia na żadne manipulacje. Dobrze, teraz chcę dotrzeć do tych danych. Jeszcze chciałabym, żebyś sprawdził tą półświadomość. To mnie interesuje, ten program.
Czy ten program był jako jeden, który się pokazywał Marioli, czy też były inne programy? Były. Mhm. Były programy takie międzywcieleniowe, gdzie projektowali, czy razem jakby ten program ustalał z Mariolą. Tak ją zapętlał, że w konsekwencji ona i tak dochodziła do wspólnych wniosków z, tą, z tym programem. Z tym programem. Jak w pewien sposób się identyfikowała albo zespalała z nim. Tak, to było wielowątkowość tam tego programu, która prowadziła do decyzji o wcieleniu. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czy ta woda, która była pod tym podestem, pomostem, w dalszym ciągu jest tam, czy ona się też zaczęła trochę rozpływać? Zaczęła się rozpływać. To jest też taka forma płynu czy energii, która energetyzowała się też emocjami. Marioli. I jeśli odpowiednią wartość już przewidziała, to było to rozenergetyzowane w tym basenie i pewne energie były przejmowane właśnie przez Dobrze. Zajmijmy się danymi. To jest bardzo istotne. Modliszki bardzo lubią zbierać dane. Są bardzo dokładne. Lubią je gdzieś trzymać. Używać, a nawet sprzedawać. Tak, tutaj tych danych, te dane rzeczywiście zbierają skrupulatnie, bo tutaj nawet takie niewinne jakieś zachowania są też w Marioli są katalogowane właśnie w ich takich formie komputer. Dobrze, przejdźmy do tego miejsca z Mariolą, gdzie są trzymane jej dane. Taki prostokątny chyba komputer to jest, bo tam właśnie te wszystkie elementy, dane, wiedza o Marioli jest. I dodatkowa kopia jest u smoka. Aha, proszę, tutaj widzę podstęp. Ha! Myślał, że ujdzie mu to na sucho. Smok ma gdzie indziej siedzibę? W tej samej pomieszczeniu, tylko w innej części. Dobrze. W takim razie poproś Mariolę, żeby zatrzymała jakikolwiek wypływ swoich danych, informacji na swój temat. I teraz skasuję wszystkie dane, łącznie z kopią smoka. Już. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek lub cokolwiek mogło zatrzymać dane Marioli. Skrupulatnie zbierane od 7 pokoleń, czy od 7 wcieleń. Od wielu wcieleń zostały zebrane. Skasowała je? Tak. Co chce zrobić z komputerem? Co chce zrobić z tym systemem w ogóle bazy danych? Może przez ten komputer przesłać do tych 1000 innych istnień i istot, które są w podobnej sytuacji, może im przesłać całą informację. Jeśli Mariola tego chce, oczywiście. Chce to zrobić? Chcę. Niech prześle w tej chwili całą informację, którą do tej pory zebraliśmy. Niech to prześle wszystkim tym istotom. Ci, którzy są gotowi, mogą się zainspirować. I umówimy się, że od tego momentu dalsze informacje, które będą zbierane podczas tej sesji, będą w automacie leciały do tych istot. Dobrze? Tak. A teraz zapytaj Mariolę, czy chciałaby zniszczyć ten system, cały system programów, ten system zbierania danych, zniszczyć po prostu komputer i cały software, wszystkie oprogramowania. Może to zrobić jednym gestem, jednym ruchem, jedną myślą. Jeśli jest w niej taka wola, to niech to zrobi. Po prostu niech to zniszczy. Trochę im zajmie odbudowywanie pewnych rzeczy u niektórych istot. Zrobiła to, Darku? Co się zmieniło w przestrzeni, powiedz? Pociemniała ta przestrzeń bardzo, w sensie te pole siłowe w formie tej
tego światła zasłabło bardzo. I przytłumione, o, słyszę tam, stłumione, jest przytłumione wszystko takie. Jest klarowne, tak? Dobrze. Dobrze. Zapytaj Mariolę, czy chce pozostać w tej kuli? Już doskonale wie, zna system, wie o co chodzi. Nie, nie, nie. Dobrze. To poproszę teraz, żeby nas zaprowadziła. Towarzystwo jest zablokowane, zmrożone, stoi i się nie rusza do momentu, kiedy nie damy sygnału. Reaguje tylko i wyłącznie na rozkazy Marioli. Zgadza się? Tak. A teraz niech zażąda, żeby każdy bezdotykowo wyciągnął z całkowitym szacunkiem dla jej ciała subtelnego, wyciągnął wszystkie implanty z Marioli. Już. I smok, modliszki, wszystko. Najlepiej niech sobie założą sami to, co w nią włożyli. Zrobione? Może ich też zamknąć w jakiejś klateczce, jeśli chce. Na tym pomoście ich zostawimy. Może przyjdzie ciemna chmura i woda będzie większa. I sobie tutaj zostaną. Będą czekać na kolejne rozkazy Marioli. Poproś Mariolę, żeby nas zabrała do momentu, kiedy pozwoliła na to. Pozwoliła na to i uwierzyła w jakąś bajkę, w jakąś historię, która doprowadziła ją do tego, że miała tyle implantów. Niech nas tam zabierze. Widzi już, aż łzy jej pociekły. Dlaczego płacze? Czy to jest, to są emocje, które uwalnia? Czy to jest jakieś wspomnienie? Wspomnienie, że widzi teraz, że ona po prostu przegrała. Nic nie przegrała. Widzi, że przegrała. W sensie, że dała się wciągnąć w coś i założyła się. Przegrała. Właśnie widzi teraz, jak była naiwna. Że czując, uważając się za osobę bardzo inteligentną, dała się tak banalnie nabrać. Powiedz Marioli, że większość daje się nabrać. Tutaj tak, są. Ale ona widzi, że w pewien sposób to było na jej własne życzenie, że jakby dlaczego chciała udowodnić sobie coś, co wewnętrznie było i takie przekonanie. Różnie w życiu bywa. Mariola niech będzie łagodna dla siebie. Niech nie będzie wielkim sędzią. Nie ma sensu osądzać. Po to jesteśmy tu, żeby rozwikłać tę zagadkę. Mariola też lubi zagadki. Też lubi podróżować i sprawdzać. A to, tę zagadkę rozwiążemy razem. Tylko niech nas zaprowadzi do tego momentu, w którym coś się takiego wydarzyło, bardzo istotnego w jej życiu. Może w tym, a może w poprzednich życiach. Co zaważyło na tym, że dała się zamknąć w tej kuli? Gdzie jesteśmy? Chyba to są Chiny. Bo Mariola jest mężczyzną starszym już właśnie. To jest też ciekawe, że to już taka widać taki mądry, bardzo inteligentny. Już można powiedzieć, że starzec, który też można nawet tak powiedzieć, bo ten mężczyzna, którym ona tam jest, miał normalne życie, w sensie ciężko też pracował, ale w pewnym momencie gdzieś jakaś taka głęboka intuicja spowodowała, że on widział jakby, potrafił przeczytać człowieka gdzieś i widział, że on jakby w tym swoim, czy można by było nadpowiedzieć, że widział problem z innego poziomu. I był w stanie tak mimochodem jakieś zdanie powiedzieć, które rozjaśniało tym ludziom
problem i się z tego problemu potrafili uwolnić. Też zajmował się badaniem jakichś takich mądrości ludowych z tej takiej medycyny, chyba też chińskiej, gdzie to tysiące lat on to badał i też potrafił właśnie rozumieć i stosować. I był właśnie szanowany, miał normalnie rodzinę, dzieci, przy czym później już ta żona mu zmarła, były już wnuki, on miał już taki spokój i naprawdę ogromny szacunek i o tym człowieku, o nim się dowiedział jakaś taki mężczyzna, który był tam z wizytą i tak jakby z innej prowincji przyjechał w jakąś wizytę i dowiedział się, czy no on nawet chyba chciał go poznać. Pasjonował się właśnie takimi ludźmi i chciał go poznać i on w zasadzie bardzo długo zaprosił go w ogóle na taki dwór i bardzo długo z nim rozmawiał. W zasadzie to chyba nawet kilka dni. To była taka forma nadprzyjacielskiej rozmowy, że on mając też wiedzę, zainspirował jakby do rozmowy Mariolę, bo po prostu to były rzeczy też, które interesowały jego i mieli jakby wspólne tematy jakby do rozmów. Natomiast on później stwierdził, jakby zaczął delikatnie podważać jego wiedzę, autorytet. Nawet zaproponował mu później rozwiązanie takiej ogromnej łamigłówki, jakby mówiąc, że to nikt sobie z tym nie poradził. I najprawdopodobniej on też tego nie zrobi. On mówi, poczekaj, że wszystko. Poczekaj, zatrzymaj. Chciałabym się dowiedzieć, czy ten mężczyzna, który się interesuje właśnie naszą Mariolą, jeśli tam ma jakieś inne imię, to będzie nam łatwiej w ten sposób o tym rozmawiać. Li albo Liu, Li. Li. A powiedz jeszcze historycznie, w którym to jest roku albo wieku. To nie tak dawno jest, bo to się pokazuje 1712 rok. To nie jest pierwsze wcielenie Marioli? Nie. Nie. Wcześniej miała jeszcze jakieś wcielenia? Miała wcielenia na też. Na ziemi. Też dużo, dużo miała właśnie w Azji. Aha. Tam sporo tego było i takie naprawdę przyjemne te wcielenia są. A ile wcieleń miała od pierwszego zejścia na ziemię? 12. 12 do tego momentu, którym teraz widzimy. Jesteśmy, tak, w 1712 roku, a do dzisiaj, od tego momentu? 19. Dobrze, czyli modliszki nie kłamała. Dobrze, czyli mamy. Chciałabym, żebyś jeszcze sprawdził tego mężczyznę. Chciałabym, żebyś zobaczył, unosząc się na tą scenę, czy mężczyzna jest wolny, czy jest z kimś już połączony. Mężczyzna jest pod władaniem smoka, przy czym właśnie jest stymulowany do takich gierek umysłowych. Takich. Umysłowych, tak. Dobrze. On się tym bardzo pasjonuje i też widać, że ma takie dosyć wysokie ego, gdzie udowadniając innym swoją inteligencję rośnie bardzo, puchniesz. Dobrze. I teraz mamy taką sytuację, że daje pewnego rodzaju zagadkę do rozwiązania naszemu Li. I co się dzieje dalej? Zagadka jest tłem do tego, żeby on założył się z. Tak, oczywiście, jest to swego rodzaju pułapka, ale co się dalej dzieje? Przegrywa. W sensie, Li przegrywa. To znaczy przegrywa w takim sposób, że nie jest w stanie w określonym czasie rozwikłać, czy nawet rozwikłać. To jest z natury filozoficznej ten. Aha. Tak naprawdę to można na różne sposoby na to odpowiedzieć i on w pewien sposób się waha i wahając się nie dotrzymuje czasu, ale zakładem było, w ogóle zakładem i pytaniem było to, żeby sprawdzić,
czy ta odpowiedź jest właściwa. Chodzi o to, czy można być właścicielem własnej istoty, własnej duszy. Mówiąc tak wprost, czy można użyć, to inaczej chyba było określone, ale czy użyć swojej duszy jako transakcji handlowej, czy umieścić to w transakcji handlowej i czy można przekazując na przykład swoją wolę rzeczywiście stracić tą wolną wolę, czy będąc wolną istotą można ją odzyskać. I on miał naprawdę rozkminę bardzo poważną. Bardzo ciekawa zagadka, dlatego że on bardzo długo i nawet rozmawiali o tym na zasadzie, że zawsze ta wolna wola, jeśli się ją odda, czy mówiąc wprost, że sprzedać duszę, w teorii można, ale w praktyce według niego było tak, że jest to świadomość zupełnie odrębna i nigdy nie będzie należała do kogoś innego, skoro należy do właściciela. W tym momencie, tak. Natomiast zakład polegał na tym, że ponieważ nie można tego sprawdzić do fizyczności, to żeby móc doprowadzić do sytuacji konfrontowania tego po śmierci, a że on już jest człowiekiem doświadczonym i na skraju już życia, to zaproponował mu, że to, co on uważa, choć on nie odpowiedział wprost, tylko to była bardziej jego opinia, i której on nie był tak do końca pewny, żeby móc skonfrontować po śmierci, kiedy odejdzie. I wtedy, ponieważ tam te wierzenia w inkarnację były, to w kolejnym życiu ich losy, ponieważ zawrą pakt, spotkają się w kolejnym życiu, żeby móc skonfrontować to, co pomiędzy wcieleniami się wydarzyło. Wydarzyło, i ta konfrontacja poza cielesnością da im odpowiedź. I co się wydarzyło? Tutaj chciałabym jeszcze, poczekaj, nie pnijmy dalej, chciałabym, żeby w momencie, kiedy Lee podejmuje się tego wyzwania, czy coś się takiego dzieje, chciałabym, żebyś mi pokazał to na bardzo subtelnym poziomie. Co jest tam przekazywane? Czy już jest jakiś moment, w którym smok może spróbować zawładnąć naszym Lee? Jest w ogóle samo to pytanie i stopniowe wciąganie go, to jest proces, w który on, ten tydzień rozmów i wyróżnienie go i zaproszenie go na pałacę, że tak powiem, spowodowało, że on poczuł się jakby na równi i to, że jakby to spotkanie na szczycie dało mu też, zwiodło go już. Zwiodło go. Dobrze, na jakiej emocji? Czy to też na emocji pychy? Ale to dopiero później. Ciekawości później. Bo później nastąpiła wymiana takich różnych opinii, ale to wszystko na bazie szacunku się mimo wszystko odbywało. Natomiast coraz szersze, coraz głębsze tematy, z którymi Lee wcześniej nie mógł skonfrontować się z tak zwanymi zwykłymi ludźmi, spowodowało, że on chciał jakby ta ciekawość i chęć udowodnienia, czy wejście jeszcze bardziej w proces poznawczy, dało mu poczucie trochę właśnie wejście w taką formę pychy i starcie intelektów. Co Smok odczytał jako formę, że mam cię, na zasadzie, że teraz możemy tylko wyczuć ten moment, kiedy będzie sytuacja, w której przekaże jemu inicjatywę, Lee, w sensie, który dojdzie do jakby do szczytów swoich możliwości, że da mu pytanie z jednej strony oczywiste, ale takie, na które odpowiedzi tak naprawdę nie ma właściwej. Dobrze. I teraz co się dzieje? Umówili się, że w momencie, ponieważ mędrzec jest już w takiej sytuacji, no jest staruszkiem, tak?
więc wszyscy zdają sobie sprawę, że kiedyś w którymś momencie opuści swoje ciało. Tak. Co się dalej dzieje? Kiedy no, opuszcza? On tak jak przegrywa ten zakład, to umiera z przekonaniem, że teraz chciałby jeszcze bardziej poznać odpowiedź. Aha. Czy jest w stanie swoją wolę oddać, ale mimo wszystko ją kontrolować. Czyli w taką ryzykowną sytuację wszedł, gdzie chciał jakby udowodnić, że jego wola jest silniejsza. Nawet od tego, że ją przekaże komuś i jest w stanie ją odzyskać, ponieważ ktoś nie będzie w stanie kontrolować tej oddanej przez niego jego wolnej woli. Strasznie to jest skomplikowane, ale... Nie, ale to jest bardzo prawidłowe, bardzo przystające do tych naszych sesji, do tych naszych badań. Jednocześnie stworzył zagadkę i pułapkę, w którą Lee sam wszedł, ponieważ lubił, był bardzo logiczny, lubił też wiedzę, zgłębiał ją cały czas, miał bardzo głęboką i dobrą wiedzę i tutaj chciał sprostać temu zadaniu, tak? Czyli wyzwanie, podniósł rękawice, wyzwanie przyjął i chciał się skonfrontować. Przegrał, ponieważ nie był w stanie odpowiedzieć w tak krótkim czasie, a dostał krótki czas, ponieważ zaczęły w nim wtedy kiełkować wahania. Wahania, tak. Te wahania spowodowały, że w końcu nie do końca wiedział, jaką odpowiedź ma dać. A nie zorientował się. Tak, wszedł w niesamowitą analizę, głęboką analizę. Tak. A jednocześnie nie zdawał sobie, nie do końca sobie w tym momencie zdał sprawę z tego, że ta odpowiedź jakąkolwiek da, będzie zła. Tak, dlatego że gdyby teoretycznie odpowiedzieć, to mogliby dyskutować już w nieskończoność. Natomiast tutaj podjęte działanie spowodowało, że on w efekcie musiał poddać się jakby eksperymentowi. Powiedz mi to wahanie. Chciałabym, żebyś sprawdził na tym poziomie bardzo subtelnym, na jakiej emocji to wahanie mogło zakiełkować. On się przestraszył, że nie podoba, że zostanie obnażony i w tej swojej jakby mądrości nie będzie w stanie odpowiedzieć, czego się po prostu bał, że jakby w pewnego rodzaju potyczkę wręcz przegra. Rozumiem, ale powiedz mi w takim razie, jak w takich wyzwaniach jest wygrany i przegrany, czy było już ustalone, kto co przegrywa, a kto co wygrywa? On cokolwiek, nawet jeśli by wygrał tam, to i tak by przegrał. Ja wiem. Że nawet jeśli by... podał odpowiedź i ją uzasadnił w sposób bardzo logiczny, to została jeszcze druga część warunku. A no właśnie, poproszę. Drugą część warunku. Druga część warunku jest taka, żeby sprawdzić po śmierci, że oddając tą wolną wolę i w kolejnym życiu być pod wpływem istoty, która z tej jego wolnej woli będzie korzystała, a on według tego będzie mógł i tak odzyskać ją, jakby swoją naturą odzyskać. Dobrze. Teraz Lee umiera i co się dalej dzieje? To się realizuje. Jest istota, która jakby po śmierci ubrana w taki chiński kimono, takiego czego i prowadzi go w takich dosyć bogatej, poprzez taką bogatą świątynię do też jakiejś formy mędrca, który... Lee wie, że umarł? Tak. Dobrze. Prowadzi go do mędrca. I on się cieszy, że wita go tak światłą istotę, która jakby w tej swojej mądrości chce wejść w proces samopoznania na bardzo wysokim poziomie. I on chce odebrać od niego to zobowiązanie i przekazać pod opiekę istoty, która przejmie jakby jego wolę po to, żeby on mógł doświadczyć takiego życia,
i wrócić jakby zwycięsko z tego wcielenia, odzyskując siebie swoją wolę. Pomimo tego, że tej woli nie miał, ale wybory innych, rozpoznając swoją intuicją, będzie w stanie doprowadzić do końca i wrócić jako połączony sam ze sobą. To, co zostanie na niego nałożone, ta jakby te warunki, wyplączy i wyplątując odzyska tą wolę, pokazując, że nawet ktoś mając wolę, jego wolę nie potrafi z niej skorzystać. I co się dzieje? I tak się dzieje, że dostaje taką istotę, która odprowadza go w życie, wchodzą przez portal taki... Poczekaj, powiedz, co to jest za istota, tak naprawdę w jej oryginalnej formie. Taki wędrowiec, to jest ten bot. To jest ten wędrowiec, a bota już dostaje. I on go prowadzi, wtedy on nawet specjalnie nie może z nim dyskutować, tylko on go przeprowadza przez takie chińskie drzwi typu portal. Po drugiej stronie jest takie piękne lazurowe morze i pomost. I już chyba wiemy, gdzie go zaprowadził. Tak. I od tego momentu przez te 7 wcieleń Mariola chodzi po pomoście. Tak, chociaż na początku to się wydaje, jakby to była taka wyspa rajska, tylko że nie można, jak się popatrzy do tyłu, to już nie ma tej plaży. Jakby. Jest tylko ten pomost i taka cudowna łona. Poczucie, że jest słonecznie, że jest przyjemnie. Że jest fajnie, tak. Takie warunki całkiem, co jest odzwierciedlone też w życiu Marioli. Mariola ma dobre życie. Nie ma z życia złego, ogólnie rzecz ujmując. Natomiast dała się złapać w pułapkę i chodząc po tym pomoście cały czas próbuje rozwikłać tę pułapkę, tę zagadkę. Oczywiście już o niej nie pamiętając tak naprawdę. Tak naprawdę to wszystko było w niej, pamięć też, ale to zostało przykryte, zakryte. Ona tego nie mogła dostrzec. Dobrze, powiedz mi, i tutaj jakie warunki dostaje na jak już jest zamknięta w tej kuli i będzie inkarnować, jakie warunki dostaje? Odnaleźć cel. Aha, odnaleźć cel. Czy ten cel został wyznaczony, czy to jest też tak zwany znak zapytania? Nie ma tam celu, bo celem jest, nie wiem, co jest celem, ta droga chyba. Znaczy no, jeśli ta droga cały czas prowadzi po horyzont, to tak naprawdę tego celu nigdy nie osiągnie. Tak, ale jeśli weźmiemy pod uwagę rozdzielenie części subtelnej z fizycznością, to już jest trochę inaczej wygląda, bo część fizyczna tych celów może widzieć w materii więcej, tak. I osadzać się w materii, nie odnajdując w pełni siebie z tego swojego celu, ale uważając, że jest określona w materii, osadzona. I to jest właśnie też pułapka taka dla Marioli, że ona mimo wszystko, czując, że ma dobre życie, jest dosyć poważnie ograniczona w sprawczości. Sprawczości, tak, bo nie ma tego połączenia, oczywiście, że tak. Dobrze, chciałabym, żebyśmy wrócili do tego momentu, kiedy następuje wahanie i jakby gości zagaszcza się lęk w Li. Tak, i nawet takie poczucie wstydu, że on sobie nie poradzi. Czy tam już następuje jakieś implantowanie? Czy raczej tylko i wyłącznie obniżenie częstotliwości? Bardzo mocne obniżenie częstotliwości, aż zaskakująco, bo ambicjonalnie gdzieś tam ten wstyd i ten lęk przed tym, że nie poradzi sobie, jakby to wibracyjnie dosyć poważnie jest. Poważnie tak. Jest obniżone, czyli tutaj w momencie obniżenia już w pewien sposób mogli na niego wpływać. Czy to obniżenie tej wibracji zostało mu do końca życia? Tak, dlatego że patrząc na całe życie, to było jedno, może z naszej perspektywy to tak nie wygląda, ale z tamtej perspektywy Li, który był ogromnie szanowany i był naprawdę autorytetem,
stanął chyba pierwszy raz przed dylematem takim, nawet już i moralnym chyba, względem siebie, bo sama forma zakładu była dla niego trudna i możliwość przegrania tego zakładu też motywowała go bardziej, ale jednocześnie powodowała odpowiedzialność i właśnie ten lęk przed tym, że może się coś, że po prostu, że przestanie można być autorytetem, skoro pierwszy raz nie jest w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi. Dokładnie. Dokładnie. Niewykluczone, że właśnie to poczucie wstydu, przegranej, a może też swego rodzaju lęku przed utratą tej pozycji, którą miał, być może przyspieszyło to też jego odejście. Miało wpływ na jego ciało fizyczne i destrukcję. Dobrze, chciałabym w tym momencie, którym jeszcze nie ma tego wahania i nie jest przestraszony, chciałabym porozmawiać z Li. Mogę to zrobić? Tak. Li? Tak. Słyszysz mnie? Wiesz, kim jesteśmy? Tak, teraz to zauważyłem. Wszystkie wiadomości, informacje masz u Darka, jeśli byś chciał do czegoś sięgnąć. My jesteśmy z przyszłości. Chciałbym, żebyś teraz zobaczył wszystkie swoje wcielenia aż do momentu dzisiejszego, czyli 2020 roku, kiedy spotkaliśmy Mariolę. Zobacz je. Zobacz, czy gra jest warta świeczki. Jest ograniczające to wszystko, jest co ograniczające. Spotyka. Powiedz mi, czy nie za bardzo zaufałeś w to, że wszystko wiesz? Widziałem, że nie wiem wszystkiego i to prowadziło mnie do potrzeby poznania tego, czego nie udało mi się poznać. Dlaczego dałeś się wprowadzić w taką grę, którą ktoś wymyślił, zadając takie pytanie, na które praktycznie nie ma odpowiedzi? Byłem na skraju życia fizycznego i to było pytanie, które dotyczyło mnie wtedy bardzo. Umysł i świat po śmierci, którego nie do końca byłem pewny w życiu fizycznym, był idealnie trafiony w punkt. Wtedy poszukiwałem odpowiedzi. Dokładnie, też myślałeś na ten temat, oczywiście, że tak. Ale zobacz, kto jest za tym. Już wiesz, kto za tym stoi? Tak, teraz to czuję, widzę. Kto jest ktoś, kto bardzo chce twojej siły, twojej mądrości do własnych celów, do bardzo egoistycznych celów, do takiego podpompowywania własnego ego, żeby ci cały czas udowadniać, że to ty nie masz racji i że nie wyjdziesz z tej pułapki. Widzisz to? Tak. Powiedz mi, czy chcesz zmienić warunki. Zawsze decyzję można cofnąć i ją skasować, zmienić swoje warunki. Chcę zmienić warunki. W takim razie chciałabym, żebyś odnalazł w sobie ten lęk, który się zagnieździł w momencie, kiedy zacząłeś się wahać. Znajdź ten lęk. Odnajdź go. Że sobie nie poradzisz, że nie podołasz zadaniu. Gdzie jest? On pojawił się w moim sercu. W twoim sercu. Sprawdź. Sięgnij do swojego serca. Powiedz mi, co tam jest. Kolec. A już jest kolec. Mały, niewielki kolec, który uwalnia wątpliwości i generuje lęk. Dobrze, Li, bardzo cię proszę, unieś się ponad tę sytuację i przejdź troszeczkę parę klatek do tyłu i sprawdź, kiedy ten kolec został zaimplantowany w twoim sercu. Pokaż mi to. Bo tu już masz implant.
który generuje wahanie. Kiedy wsadzony został ci ten kolec? Kiedy zostałem wezwany na dwór. Dobrze. I powiedz mi, jakie emocje to w tobie wywołało? Jakie emocje, być może o trochę niższych częstotliwościach? Przestraszyłem się, bo wcześniej z mojej wioski zabrano, żołnierze zabrali młodego chłopaka, który nie wrócił. Już nie wrócił. Bałem się, że może ja nie wrócę. Aha. Zobacz, jak w momencie, kiedy się przestraszyłeś tego wezwania na dwór, jak zmieniła się twoja wibracja? Spadła dosyć mocno na dłuższą chwilę. Na dłuższą chwilę. Ta chwila wystarczyła smokowi, żeby zaimplantować ci ten kolec? Tak, i pozwoliła, teraz rozumiem, do czego tak bardzo później zależało mi na tym, żeby udowadniać swoje racje. Dokładnie, bo to nie była twoja natura. Ty byłeś prawdziwym mędrcem z prawdziwego zdarzenia, który miał swoje przemyśliwania, zdobywał wiedzę, ale nie miał w sobie czegoś takiego jak wyścig, zagadki, w sensie takim zakłady. To spowodowało, że zgodziłeś się na ten zakład. Tak, czułem cały czas później ten lęk, który mnie motywował do tego. Dokładnie. Chciałabym, żebyś cofnął czas jeszcze przed tym, kiedy poczułeś, że się przestraszyłeś, że się przestraszysz za moment. Jest tego dzień wcześniej. Jest dzień wcześniej. Nie masz w sobie lęku żadnego. Nie. Jestem wdzięczny i dziękuję za ten cud życia, za dzień, który minął, który za mnie, za mną. I kładąc się na spoczynek, zasypiam. Wdzięczny, szczęśliwy. Wdzięczny, szczęśliwy, dobrze. Powiedz mi, czy w tym miejscu chciałbyś zmienić warunki? Jak możesz zmienić warunki? Czy możesz odmówić pójścia na dwór? Do dworu? Mogę, dlatego że zostaję tam zaproszony. To powiedz mi, jaką decyzję podejmujesz? Chcę zostać i cieszyć się życiem. Jeszcze resztą życia, które przede mną. W tej takiej naturze, która jest twoja. Tak, być tutaj, w tym miejscu z ludźmi, których dobrze znam. Dobrze, dobrze. Li, bardzo ci dziękuję za pomoc. I zostaw mnie teraz z Darkiem. Darku, rozłącz się. Rozłącz się, Darku. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze, chcesz podnieść? To podnieś swoje częstotliwości. Teraz będziemy kończyć. Dobrze, mamy już ogląd całej sytuacji. Mariola to widzi. Tak. To wracamy do tej pierwszej sceny, to znaczy w sensie nie pierwszej sceny, ale wracamy do tu i teraz. Wracamy do tych bytów, które tam jeszcze są. I chciałabym teraz, żeby Mariola spojrzała na nie i powiedziała mi, jaką podejmuje decyzję. Czy one zostają w jej przestrzeni, czy ona się ich pozbędzie? Pozbyła się ich. Nie, na razie jeszcze nie. Niech cofnie czas. Na razie jeszcze nie. Chciałabym teraz, żeby jeszcze w tym miejscu na moje trzy pozbyła się wszystkich programów, wzorców i przekonań, które kiedykolwiek zostały jej zaimplantowane. I niech to zrobi. Zrobiła to? Tak. Świetnie. Teraz chciałabym, żeby sięgnęła jeszcze do serca i sprawdziła, czy w sercu nic nie ma, czy nie zostało cokolwiek, co było pozostałością po kolcu. Nie, nie zostało.
Dobrze, dobrze. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz wypycha towarzystwo ze swojej przestrzeni, ale w międzyczasie, wypychając ich swoją wielką wibracją, zrezygnuje i zakończy wszystkie i skasuje wszystkie kontrakty, wszystkie zgody, które kiedykolwiek dała na cokolwiek. Żadne eksperymenty nie były robione na Marioli. Nic się nie wydarzyło. Żaden wyciek energii, żaden wyciek danych, nic takiego się nie podziało. Niech to zrobi na moje trzy. 1, 2, 3. Anuluję wszystko. Czysta jest przestrzeń, Marioli? Tak, bardzo taka wysoko energetyczna. Darku, poproś Mariolę, żeby spojrzała w siebie i poszukała jakiekolwiek resztki, być może, jeśli są pychy i wiary w ego. Nie ma. Potrafi znaleźć. Ja też dobrze. Nie widzę. Nie świetnie, czuję. No o to mi chodzi. Jak nie ma, to nie ma. Bardzo dobrze. Powiedz mi, jak Mariola wibruje. Naprawdę bardzo wysoko. Taką bardzo jasną energią, która idzie w kierunku takiej aż przezroczystości. Świetnie. Czy Mariola może mi jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które jej ciało fizyczne zadało? Tak. Dlaczego, jaka jest lub była przyczyna ezoteryczna, że ma za niską hemoglobinę we krwi? Tutaj próbowano stworzyć sytuację zagrożenia czy szukania, skupianie się na ciele, które nie jest w równowadze. I utrzymywanie tam i w ogóle wpływ, utrzymywanie zatorów w meridianach, utrzymywanie wibracji, które nie w właściwy sposób utrzymywały ciało, doprowadzało właśnie do takich, do tego typu sytuacji. Nie tylko też do innych elementów, które właśnie w pewien sposób zatrzymywały Mariolę. Czy to też pomagało modliszkom w ich eksperymentach, ich działaniu? W zasadzie to też miało, było jednym z celów, żeby móc modyfikować i tworzyć ten... Krew w moczu. Tutaj kwestia tego, że to drenowanie jej przestrzeni w okolicach organów wewnętrznych bardzo mocno tam obciążało te i to wpływało właśnie na... A oczy? Wyraźne pogorszenie wzroku w lewym oku. No, tu jest poczucie, że ciało subtelne utrzymywane w takiej przestrzeni, które uniemożliwiało postrzeganie tej przestrzeni we właściwy sposób, wręcz obciążanie postrzegania też przełożyło się na organ w ciele fizycznym, na zmysł. Powiedz mi, czy tu nastąpi jakaś poprawa? Chodzi mi przede wszystkim o krążenie energii. Czy kręgosłup jest już wolny, tam krąży dobrze energia? Tak, jest, nie ma napięcia tam, nie ma spięć. To wszystko jest zharmonizowane, energia wypełnia, wibruje wszędzie tak samo, więc tak, to ulga na pewno będzie. Mariola też powiedziała, że poczuła jakieś punkty na głowie. Jaka była tego przyczyna ezoteryczna? Kuli tej czarnej, która była w głowie, była jakaś emisja w płat czołowy, która właśnie ona odczuwała w formie właśnie takiej, która przeszkadzała. A w gardle czuła wypływającą flegmę. Tam jest, Mariola chyba wspomniała o tym, że zatoki miała czyste. Właśnie chodzi o to, że nie miała. Tutaj w tych okolicach było pewnego rodzaju obciążenie, ucisk, który też generował czy namnażał pewne jakieś drożdżaki czy coś, co przedostawało się i zalewało jej właśnie gardło.
Czy to tutaj na poziomie energetycznym jest poprawa? Płynie dobrze energia? Tak. Czy teraz Mariola będzie mogła zasnąć wcześniej? Teraz będzie naturalnie czuła, kiedy ciało powinno udać się na odpoczynek. To jakby ta energia i współpraca z ciałem fizycznym, to jej jakby stworzy taką, taki wręcz nawyk. Nawyk, dobrze. Mam nadzieję, że nas o tym powiadomi. Czy już teraz będzie wiedziała, że może zajrzeć w głąb siebie? Jak te dwa ciała, fizyczne i subtelne, jakie mają połączenie? Mają bardzo wysokie, czy pełne połączenie i też Mariola teraz zrozumie, że ona nie musi widzieć, tylko czuć, bo w tym czuciu zobaczy wszystko. Wszystko zobaczy w tym czuciu, a jest doskonała w tym. Dobrze. Mariola też powiedziała nam o tej tęsknocie za mamą. Tak bardzo ją kochała. Mama niedawno umarła. Mariola miała wrażenie, że mama podróżowała po śmierci z nią, ponieważ fotele obok były puste. Zawsze był jakiś pusty fotel, kiedy leciała z powrotem do siebie. I ma wrażenie, że mama jest w domu razem z nią. Sprawdźmy to, Darku. Nie ma mamy. Nie ma mamy. Otrzymywano ją w poczuciu właśnie straty, tęsknoty, po to, żeby indukować w niej pewnego rodzaju właśnie emocje. Po to, żeby móc ją później zatrzymywać w tych emocjach. Czyli to były takie iluzje, które były jej wpajane, pokazywane, odczuwane przez modliszki smoka, czy w jakiś sposób? Tak, ta sytuacja była wykorzystywana, ta pamięć została utrwalana i wykorzystywana. Mariola chciała zaprosić też mamę, niech ją teraz zaprosi. Przyszła mama? Niech Mariola sprawdzi, czy to jest jej mama. Tak. Czy mama ma ciało na ziemi? Nie. Nie ma. Jak zareagowała na swoją córkę, która w ciele fizycznym jej była jej córką, teraz jest istotą? Bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, pozytywnie, to na pewno, ale trochę też radośnie, jest pozytywnie zaskoczona. Cieszy się, widząc córkę i to w takim właśnie stanie, w takim pięknym stanie, tak jakby ją pierwszy raz zobaczyła. Zobaczyła ją w ten sposób. Dobrze. Czy sobie coś tam przekazują, informacje? Tak. Dobrze. Zapytaj Mariolę, a Mariola niech zapyta mamę, czy mama chciałaby się stać wolną istotą, jeśli jeszcze nie ma ciała na ziemi. Tak. Mariola może jej pokazać, jak to zrobić. Chce to? Chce tego? Mama? Tak. Mama dostała całą informację z tej całej sesji? Przekazała jej, tak. Dobrze. W takim razie niech Mariola otworzy portal o wyższych wibracjach niż te, na które wibruje mama. Może tam razem z nią przejść, tak żeby mama się czuła bezpiecznie. Jeśli chce. Ale mama, przechodząc do tego nowego portalu o wyższych wibracjach, zbierze całą swoją energię organicznych przedmiotach, nieorganicznych lub ją wykasuje. Musi zabrać energię, którą kiedykolwiek na ziemi zostawiła, w jakiejkolwiek formie. I niech to zrobi. Musi ją zabrać. Nie może być nigdzie śladu pozostałości jej energii. Zebrała? Tak. Jak się czuję tutaj w tym portalu? Chcę tu zostać, czy chcę iść dalej? Bo może otworzyć sobie portal o jeszcze wyższych częstotliwościach. Chcę tu zostać. Chcę tu zostać. W takim razie Mariola żegna się z mamą, a mama zostaje w tym portalu i zamyka Mariola drzwi za mamą. Wolne istoty zawsze się mogą kontaktować o każdej porze dnia i nocy. Kiedy tylko zechcą. Zamknięte drzwi? Zamknięte. Dobrze.
To w takim razie jeszcze Mariola prosiła, żeby zaprosić tatę, babcię Genię, syna, siostrę i siostrzenicę. Może też jeszcze ktoś inny chce przyjść do Marioli. To jest ten moment, kiedy może ich, tylko niech sprawdzi, czy to są rzeczywiście te istoty, które zaprosiła. Tata i babcia Genia też nie żyją. I teraz pytanie jest, czy tata ma ciało i czy babcia Genia ma ciało na ziemi? Tak. I tata i babcia, tak? Mhm. Dobrze. To w takim razie niech tutaj, w tym momencie, Mariola przekaże, jeśli taka jest jej wola, przekaże całą informację z tej sesji. Oni zresztą już widzą, jak Mariola promienieje. Widzą jej prawdziwą naturę. Doskonale widzą, że jest wolną istotą. Mogą się zainspirować. Mogą spróbować podążyć tą samą drogą. Mając całą informację, mogą tego sami też dokonać. Wszystko zależy od tego, jak gotowi są na zmiany. Zrobione? Tak. Przekazane? Były rozmowy telepatyczne między nimi? Były. Mhm. Czy Mariola coś z synem też i z siostrą, i siostrzenicą rozmawiała? Tak, tak, z wszystkimi. Mhm. Dobrze. Tak, są gotowi, to w takim razie każdy z nich, proszę, niech otworzy swój własny portal i przejdą do przestrzeni swojej, o swoich parametrach, zostawiając przestrzeń Marioli. Mhm. A ja mam do ciebie teraz pytanie. Zapytaj Mariolę, jakie warunki wybrała sobie, zmieniając całkowicie swoją linię czasową? Co wybrała teraz na swoje życie? Wybrała w pełni siebie, swoje warunki, ale już zgodne całkowicie z nią. Mhm. Czy już teraz wie, że jest wolną istotą? Tak. Decyzyjną? Tak, czuję to w pełni. Całkowitą? Tak, dokładnie. Tak naprawdę zawsze nią była, tylko coś w coś kiedyś uwierzyła, co nie było prawdą. A ten podstęp był bardzo finezyjny, trzeba przyznać. Dobrze. Czy Mariola chciałaby sobie coś przekazać swojemu ciału fizycznemu, które jest tutaj z nami na Skype'ie? Słucha bardzo uważnie. Tak. Teraz żyj w zgodzie z sobą. Pełnią. Mhm. To wszystko? Mhm. Dobrze. Tam czuć, że to jakby jest wszystko. Ona wie o tym. Tak. Ona wie o tym. Chciałabym teraz, żeby Mariola jeszcze zsynchronizowała i zharmonizowała wszystkie swoje energie. Niech płyną wartko, niech mocno płyną, mocnym strumieniem. Niech to zrobi. Niech zregeneruje też wszystkie swoje komórki, które zostały nadwyrężone poprzez różne operacje. Niech je zregeneruje. Niech zregeneruje swój układ nerwowy, kostny przede wszystkim. Wszystkie układy. Niech to wszystko zrobi. I niech swoją piękną energię i informacje o tej energii prześle do swojego ciała fizycznego. Niech ciało fizyczne też to odczuje. A jak chce, to niech jakimś znakiem, niech jakiś znak da ciału fizycznemu, że są w doskonałym kontakcie. Że już teraz doskonale się czują i odczuwają. Zrobiła to? Tak. Dobrze. Zapytaj Mariolę, czy chce pozostać w tej przestrzeni, czy sobie coś innego stworzy? Chcę stworzyć nową przestrzeń. Bardzo dobrze. Niech otworzy swój portal i niech przejdzie do swojej przestrzeni tam. Niech wykreuje sobie to, co zawsze lubiła, albo nawet jakąś nową sytuację, w której chciałaby być. Jakieś takie szczęście, miłość. Cokolwiek, co jej się bardzo, bardzo podoba. Niech sobie to wszystko wykreuje. Niech nigdy nie zapomni o tym, że jest wolną istotą. Niech nigdy nie zapomni, że jest decyzyjna, że jest cała i nikt i nic nie jest w stanie zaburzyć jej wolności.
ponieważ Mariola nie daje takiego przyzwolenia. Niech to wszystko zrobi, niech sobie podniesie jeszcze swoje częstotliwości, chociaż wibruje bardzo wysoko. Ale jak chce, to może to zrobić. A co tam? Niech szalak szaleć, to szaleć. No dobrze. Niech pamięta o tej miłości do siebie, o wielkiej miłości do siebie, bezwarunkowej. Bez tej miłości nie jest w stanie spojrzeć z miłością na innych. Jest w niej wielka miłość? Oj tak, jest. Dobrze, cieszę się. To w takim razie, jeśli to już jest wszystko, to poproś Mariolę, żeby zamknęła drzwi za sobą. My się żegnamy z nią. Dziękujemy za jej za piękną pracę. I Darku, gotowy jesteś do powrotu? Jestem. To w takim razie rozłącz się i odłącz się od wszystkiego i od wszystkich. Cokolwiek było w tej sesji, ciebie nie dotyczy. Jakiekolwiek obrazy, energie, cokolwiek się pojawiło w tej sesji, rozłącz się i odłącz się od wszystkiego i od wszystkich. Ciebie to nie dotyczy. Wejdź do swojej przestrzeni, do swoich parametrów. Tam, gdzie czujesz się najlepiej, gdzie jest ci doskonale, gdzie czujesz się swobodnie. I niech to miejsce odżywia cię i regeneruje, tak jak zawsze, bo tu jest ci doskonale, tu jest ci dobrze, czujesz się spokojny, wypoczęty, zregenerowany. A na jeden podnieś sobie jeszcze częstotliwości, podnieś je. Poczuj sobie radość, miłość, szacunek do siebie, pełną akceptację. A na dwa weź głęboki oddech, poczuj ten oddech w swoim ciele. Już teraz dociera do twojego ciała fizycznego, do komórek. Opływa je, regeneruje, zasila tlenem, zasila też wszystkimi substancjami odżywczymi. Pamiętaj o tym, żeby zregenerować swoje komórki cebulek włosowych, bo tam chcesz, żeby się jakaś piękna czupryna pojawiła. Możesz ją sobie taką wykreować, jaką chcesz. Weź jeszcze jeden głęboki oddech. Poczuj ten oddech w sobie. Robisz się lekki, coraz lżejszy, rześki, witalny, młody, szczęśliwy, piękny. Piękniej już z dnia na dzień. Ja już też nie wiem, co z tym będziemy robić. Te rzesze fanek, które będą waliły w twoje drzwi. Nie wiem, czy ty tego chcesz, Darku. Też nie wiem. Ale się dowiemy. Dobrze, to w takim razie poruszaj lekko palcami u rąk i u stóp, tak żebyś odczuł swoje ciało, bo tutaj lądujesz w tym swoim pięknym ciele, młodym i szczupryną, tak jak chcesz. Nie wracasz do siebie, osiadasz, zagłębiasz się, tu lądujesz, bo to jest twoje ciało. A za moment powiem trzy, a ty otworzysz oczy. Ach, ten kudłaty Darek, no. Dzień dobry. Dobry. No, cudownie. Mariolu, wróć do nas. Kochana. Włączysz? Włączysz, ty wszystko umiesz. O, już, dobra. Włączyłam. Wiem, już widzę. Wróciłam. Wróciłaś do nas. Jak się czujesz, powiedz? Bardzo dobrze. Dziękuję wam za cudowną sesję. Wspólna podróż. Parę dreszczyków emocji. Dobrze. I tak szczerze mówiąc, to do tej pory, a jakby jestem przedłużeniem LIO i rozwiązuję problemy medyczne również, nie tylko swoje, ale i znajomych. Tak. Dużo zagadnień dotyczy medycyny. A także były dzisiaj takie emocje dobre, radosne. Super. Gdyby grawitacji nie było, czuję się lekka, żeby chyba pofrunęła jak balon. Cudownie. Tylko dlaczego masz teraz takie skośne oczy? Zawsze sobie zadawałam takie pytanie. Byłam przekonana, że mój syn miał coś wspólnego z Chinami, bo ma też skośne oczy, ale to najprawdopodobniej po mnie. A
oczy oczyma, ale ta mądrość, lubię tę mądrość. I będę ją kontynuować, tylko tak, bez utraty energii. To może mały zakładzik? Żadnych zakładów. A, tak się nam. Pułapki, pułapki, pułapki. Mam pytanie. Mhm. Tak. Jak można pozbyć się tych pułapek, które czyhają na nas w każdej sekundzie? Kochana, masz wysoką wibrację, Mariolu. Utrzymuj ją. Utrzymuj ją zawsze. A pamiętaj z własnej podróży teraz, co się dzieje, kiedy zaczynasz wahać się. Masz wątpliwości. Co się dzieje? A zawsze wybieram to, co mi podpowiada moje serce. I kieruj się swoim sercem, bo już w sercu nie ma żadnego kolca. Kolca, prawda? Nie masz. No podziwiam siebie, że jednak miałam przeczucia, że coś tam w poszczególnych częściach mojego ciała jest. Dobrze, ja za moment wyłączę. Poczekaj, Mariolu. Było wszystko. Mariolu, poczekaj. Ja wyłączę nagrywanie, tak żebyśmy sobie jeszcze mogli troszeczkę porozmawiać. I powiedz mi, czy podzielisz się sesją? Oczywiście. No, już widzę po twojej minie. A czy pozwolisz pokazać swoją piękną twarz? Oczywiście, ja nie mam nic do ukrycia. Brawo, kochana. Jesteś całością. Bardzo się cieszę. W takim razie wyłączam nagrywanie. Dziękuję ci, Mariolu, za zaufanie i za to, że pozwoliłaś nam pobyć w twojej przestrzeni. Bardzo ci dziękujemy. Bez was nie pomogłabym sobie sama. Także ja wam również dziękuję. Jesteście fantastycznym zespołem. Darku, a tobie bardzo dziękuję za piękną pracę i wyłączam nagrywanie w takim razie. To na razie, pa. Pstryk. Pa.